Cześć, z tej strony Kuszy, słuchajcie, dzisiaj mam dla was bardzo ważną informację. Wiem, że był już jeden dzisiaj filmik, ale muszę się tym z wami podzielić. Otóż legendarne psy zaczną się pojawiać od jutra w Pokémon GO. Zapraszam na filmik. Tak, zacznijmy może od tego, że w ogóle rano pojawił się nowy update 0.73.1 i ten update poprawia kilka ważnych rzeczy, m.in. ten błąd z ostatnim Premier Ballem podczas rajdów, ale w sumie kogo to obchodzi, nikogo to już nie obchodzi, bo teraz jest ważny nowy temat. Trzy legendarne psy w Pokémon GO. Chodzi o trzy oczywiście Pokémony legendarne z regionu Johto, Suicune, Entei i Raikou. I po prostu niespodziewanie dzisiaj Niantic nam powiedział dosłownie chwilę temu, że te Pokémony od jutra zaczną się pojawiać na rajdach piątopoziomowych zamiast oczywiście tych legendarnych ptaków, które kończą się dzisiaj. Co ciekawe, będziemy mieli tylko jednego z tych trzech Pokémonów legendarnych naraz, ponieważ zostały one podzielone na trzy strefy. Cały świat został podzielony na trzy strefy, tak jak widzicie na tej mapce. Europa i Afryka dostała Enteia, ale nie martwcie się, jeśli chcecie złapać inne Pokémony z tego trio, nie będziecie musieli podróżować do innych krajów, wystarczy, że trochę poczekacie, ponieważ każdy z tych Pokémonów będzie w danym obszarze przez jeden miesiąc, a potem następuje zamiana. Czyli Entei będzie od jutra aż do 31 września u nas w Europie i w Afryce, a potem przyjdzie na jego miejsce albo Suicune, albo Raikou, tego jeszcze nie wiemy. A potem oczywiście w listopadzie znowu się zmienią i to już będzie ich koniec. Do tego przy okazji Niantic zapowiedział, że już 6 września rozpoczną się pierwsze ekskluzywne rajdy, a właściwie zmieniono ich nazwę. Od teraz będą się nazywać rajdami EX. EX, no to jest takie po prostu nazewnictwo, skrót od exclusive, tak? Ekskluzywny. Tylko, że po prostu w kartach Pokémon na przykład były Pokémony EX. Także to jest takie po prostu, no cóż, nomenklatura związana ogółem z marką Pokémon, także chcą to trochę tak ujednolicić najwyraźniej. Pewnie jest to jakaś sugestia ze strony The Pokémon Company. Tak czy inaczej, 6 rozpoczną się te ekskluzywne rajdy, rajdy EX, jak zwał, tak zwał. Co ciekawe, w swoim oficjalnym obwieszczeniu Niantic zawarł jedną taką rzecz, która napawa mnie naprawdę optymizmem. Napisali tam, że będą jeszcze brać pod uwagę opinię społeczności, graczy, co do tego, co do szczegółów, jak ma wyglądać taki ekskluzywny rajd, także ja się bardzo z tego cieszę, mam nadzieję, że Niantic wycofa się z tej swojej głupiej decyzji, że trzeba być przywiązanym jakby do swojego miejsca zamieszkania, żeby w ogóle dostać zaproszenie na taki rajd, no bo ja akurat dokładnie 6 września wyjeżdżam z Polski, także jeśli Niantic nie zmieni swojej decyzji, to stracę możliwość złapania prawdopodobnie Mewtwo, chociaż czy to będzie Mewtwo, czy może Hoenn na tych rajdach od 6 września, mówię tutaj o rajdach oczywiście ekskluzywnych, bo przecież zgodnie z legendą to właśnie Hoenn ożywił trzy Pokémony, które spłonęły w pożarze. Był to Vaporeon, Flareon i Jolteon, które spłonęły w pożarze wieży w regionie Johto, który oglądał anime, ten wie. Czemu przywołuję tę historię? A no właśnie, przecież to Hoenn ich wskrzesił do postaci Raikou, Suicuna i Enteia. W ten sposób powstały te legendarne Pokémony i to Hoenn jest opiekunem tego legendarnego trio, tak samo jak Lugia jest opiekunem legendarnych ptaków z Kanto. Także moim zdaniem logicznie nasuwa się, że prawdopodobnie pierwszym Pokémonem, który pojawi się światowo na ekskluzywnych rajdach, będzie moim zdaniem możliwe, że Hoenn zamiast tego Mewtwo. Tak czy inaczej, tak jak mówię, od jutra możecie łapać sobie Enteię, jeśli jesteście w Europie, jeśli jesteście w Amerykach, no to Raikou, jeśli jesteście w Azji albo Australii, no to oczywiście Suicune. I nie martwcie się, te Pokémony będą migrować. Zdążę jeszcze, mam nadzieję, złapać trochę Enteiów. Jutro postaram się wrzucić odcinek właśnie złapania nowej legendy. A przy okazji za parę dni lecimy do Japonii. Ksiądz zaczął walić w dzwony. O, to zawsze dobra informacja. Kurczę, akurat zawsze jak nagrywam filmik, to ksiądz postanawia nawalać w dzwony, bo nawala 2 razy dziennie, codziennie. Czyli nie przedłużając, od jutra Entei, a od 6, a właściwie u nas prawdopodobnie 7, bo pamiętajmy, że jesteśmy dzień do tyłu przez to, że jest różnica czasu pomiędzy Ameryką a Europą. Od 7 rajdy EX, na których możemy się spodziewać jakichś lepszych Pokémonów, prawdopodobnie Hoenn albo Mewtwo. To jest tyle, zostawcie koniecznie łapę w górę dla zasięgu. Sorry, że nie czekam, aż ksiądz przestanie bić w dzwony, ale on naprawdę długo bije. Także musiałbym trochę poczekać. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.